Maciej Wolny, telewizja w Polsce.pl. Witam państwa bardzo serdecznie w naszych gorących pytaniach i serdecznie witam mojego i państwa gościa, którym jest Ryszard Czarnecki, europoseł z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Panie europośle, panie przewodniczący, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie europośle, czekamy jeszcze na pana europosła Marka Balta. Mam nadzieję, że on za moment dołączy do naszej rozmowy, ale my naszą rozmowę właśnie już zaczynamy od rezolucji, którą uchwalił Parlament Europejski we wtorkowym głosowaniu. Ta rezolucja krytykuje powołanie w Polsce Komisji Weryfikacyjnej do spraw wpływów rosyjskich oraz nowelizację prawa wyborczego. No i zacznijmy od wpisów na Twitterze profesora Zdzisława Krasnodębskiego, europosła Prawa i Sprawiedliwości również. I w jednym z tych wpisów możemy przeczytać, że projekt rezolucji podważa w całości polski system prawny i w gruncie rzeczy polską państwowość w ogóle. Czy pan przewodniczący się z tym zgodzi? Czy rzeczywiście ten projekt rezolucji podważa polską państwowość? Parlament Europejski uznał, że może wtrącać się we wszystko, nawet w takie sprawy jak powołanie przez suwerenny parlament suwerennego państwa członkowskiego Unii Europejskiej Komisji do spraw wpływów Rosji w danym państwie. No to jest rzecz absolutnie niebywała. To jest przekroczenie wszelkich kompetencji instytucji unijnej. Nie pierwsze, pewnie nie ostatnie. No to świadczy o pewnej bardzo złej tendencji, gdy chodzi o Unię Europejską. Takie zawłaszczanie mniej lub bardziej spektakularne, no w tym przypadku spektakularne, kompetencji państw członkowskich, państw narodowych. Natomiast no, też pokazuje złą wolę. Skądinąd ja z kolei na Twitterze ujawniłem, jaka koalicja to przeforsowała, bo oczywiście zwrócono uwagę na to, że obok posłów Platformy Obywatelskiej, Nowej Lewicy, mówię oczywiście o posłach z Polski, i pani von Thun-Hohenstein, która reprezentuje jako jedynaczka ruch pana Hołowni, zagłosowali również przeciwko Polsce ludzie będący twarzami afery Qatargate, pani Kylie i pan Tarabella, socjaliści z Grecji i Belgii. Natomiast ja ujawniłem, że również poparły tę antypolską rezolucję przedstawicielki mniejszości rosyjskiej na Łotwie i w Estonii, które brylują w rosyjskich mediach i przedstawiają takie naprawdę rosyjskie punkt widzenia, gdy chodzi chociażby o wojnę w Europie Wschodniej, agresję Rosji na Ukrainę. To była pani Tatiana Zdanoka z Łotwy i pani Jana Tom z Estonii. Także Platforma, Lewica i pani von Thun-Hohenstein głosuje z przedstawicielami rosyjskich mniejszości w krajach bałtyckich. Gratuluję sojuszu. No właśnie, to jest dość ciekawa kwestia. To kto zagłosował? Pan przewodniczący wspominał też o tych osobach zamieszanych w Qatargate, czyli aferę korupcyjną Parlamentu Europejskiego. No to jest też ciekawe, że jak gdyby nigdy nic, przychodzą, głosują, nie wiem, mogłyby oddać głos nieważny, nie brać udziału w głosowaniu, a tutaj nie widać trochę żadnej refleksji, ale o tym sobie też porozmawiamy. Tymczasem posłuchajmy jeszcze, co na temat tej rezolucji sądzą polscy parlamentarzyści. Pytał ich o to nasz reporter Maciej Zemła. Na szczęście rezolucje Parlamentu Europejskiego nie mają żadnego formalnego znaczenia, więc traktujemy je w kategoriach działań politycznych i od strony formy, i również od strony treści. Ale ważne jest to, że niestety dotychczasowe doświadczenie z instytucjami centralnymi Unii Europejskiej pokazują, że w ślad za tego typu politycznymi deklaracjami będą szły działania już bardziej twarde. Będzie narracja z rządzących, że to wszystko wina tej Unii Europejskiej, pewnie polskich europarlamentarzystów,
parlamentarzystów, którzy głosują przeciwko swojemu krajowi. No, gdyby polski parlament nie podejmował takich ustaw i takich decyzji, jak chociażby o tej słynnej komisji do spraw wpływów rosyjskich, łamiąc wszelkie zasady i konwenanse, konstytucję polską, ale również europejskie zasady, no to w ogóle nie byłoby tematu jakiejś rezolucji. Kilkadziesiąt rezolucji tak naprawdę wymierzonych w Polskę. Jak to nazwać? Sabotaż, dywersja. Ja się gryzę w język i nie mówię targowica, bo to chyba nie mam takiego, no, żeby nie przesadzać, bo to są jednak nasi polscy parlamentarzyści, ale działają bez wątpienia na szkodę interesów naszego państwa. Z jednej strony sabotaż, dywersja, z drugiej strony słyszeliśmy też takie stwierdzenie, że ta rezolucja w zasadzie jest bez większego znaczenia prawnego, panie przewodniczący. Znaczy, no, obaj panowie, i pan minister Romanowski, i Tadeusz Cymański mają rację. To znaczy, że rzeczywiście pan minister sprawiedliwości ma rację, mówiąc, że ona nie ma, ta rezolucja i także szereg innych rezolucji Europarlamentu nie ma żadnych skutków prawnych, no ale też jest to pewna element pewnej presji politycznej, pewnego nacisku na Polskę. Natomiast, no, oczywiście jest to sabotaż, jest to dywersja. Ja się nie waham powiedzieć, że jednak możemy to porównywać z targowicą, której, przypomnę, byli ludzie, Polacy, etniczni Polacy, ludzie z tytułami, ludzie do tamtych czasów poważani, więc tutaj z targowicą można porównywać. Natomiast, no, to, co jest charakterystyczne, no, to fakt, że, uwaga, o tym się nie mówi, jest tak, że tego typu rezolucje można przyjąć od razu po debacie. Tego nie zrobiono, myślę, że specjalnie, władze Europarlamentu. Najpierw w czerwcu debata, żeby raz przywalić, potem w lipcu już przegłosowanie rezolucji, żeby drugi raz przywalić. Nie skoncentrować na jednej sesji, tylko rozciągnąć w czasie, aby przed wyborami w Polsce na nie właśnie wpłynąć. Czyli wpływ na wybory w Polsce jako jeden z tych celów przyświecających właśnie tej rezolucji Parlamentu Europejskiego, tak wskazuje pan przewodniczący Ryszard Czarnecki. Do naszej rozmowy, jak widzę, dołączył Marek Balt, europoseł z grupy socjalistów i demokratów, Lewica. Panie europośle, kłaniam się pięknie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja przepraszam za spóźnienie, ale jest wiele ulic pozamykanych w Strasburgu i korki, zwłaszcza rano, się wytwarzają, dlatego się spóźniłem. Nic nie szkodzi, panie europośle. Cieszę się, że pan dołączył. Co pan sądzi o tej rezolucji Parlamentu Europejskiego? Przed momentem padły takie słowa, że to sabotaż, dywersja, to Tadeusz Cymański ze Zjednoczonej Prawicy. Natomiast pan przewodniczący Ryszard Czarnecki mówił o raz presji politycznej na polski rząd, polskie społeczeństwo, również w kontekście samych wyborów parlamentarnych, ale też padły porównania do targowicy, panie europośle. Panie redaktorze, szanowni państwo, panie pośle, od czasu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość pozmieniało ustrój sądów w Polsce, nic się nie zmieniło. Nie doprowadzono do zmian, które wynegocjował i które ustalił prezydent Duda i też i Mateusz Morawiecki z władzami Unii Europejskiej, z Komisją Europejską. Kamienie milowe nie zostały zatwierdzone. Sądy nie zostały pozmieniane w taki sposób, żeby dawały gwarancję niezawisłości i niezależności. Do tego jeszcze Prawo i Sprawiedliwość próbowało przy szczytnej okazji, czyli okazji zweryfikowania wpływów rosyjskich w Polsce, wykorzystać tą komisję, którą stworzyło, do atakowania opozycji przed wyborami. Mając 7,5 roku, nie zgłoszono żadnego wniosku do prokuratury przeciwko komukolwiek. Służby państwowe, ani ABW, ani jakiś wywiad, ani kontrwywiad polski, ani policja nie zatrzymały nikogo z polskich urzędników pod zarzutem tego, że byli szpiegami rosyjskimi, wpływali na różnego rodzaju rzeczy w Polsce. Nie postawiono nikogo przed Trybunał Stanu. Przez 7,5 roku nie postawiono żadnych zarzutów nawet na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego, czyli że ktoś nie dopełnił obowiązków, że ktoś przekroczył uprawnienia. A teraz w ciągu 2 miesięcy przed wyborami Prawo i Sprawiedliwość postanowiło rozliczyć wszystkich winnych za współpracę z Rosją z ostatnich... Panie
kilkunastu lat. No to naprawdę jest, nie jest przypadek i to nie jest rozsądna rzecz. Bo to po prostu jasno pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje wykorzystać ważną rzecz dla Polski do atakowania po opozycji, bicia pałką po głowach. Zwłaszcza wcześniej no, ewidentne działania Prawa i Sprawiedliwości wskazywały na to, że chcą uwalić Donalda Tuska przed wyborami. No, nawet prezydent pytanie do pana się przewodniczącego... oburzył, nawet prezydent się w tej sprawie oburzył i złożył poprawki, które Prawo i Sprawiedliwość uwzględniło. Ale nadal po tych poprawkach opozycji treść tej ustawy się nie podoba i w ogóle sens powołania tej komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich w Polsce się podważa. Podważa również Parlament Europejski za sprawą tej rezolucji między innymi. Panie przewodniczący, jak pan odniesie się do tych zarzutów? Czy rzeczywiście ta komisja, powołanie tej komisji, to jest coś, co ma uderzać w waszych przeciwników politycznych przed wyborami? Przede wszystkim być może w lidera Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska, byłego premiera. Ja jeszcze przywołam sondaż, który został przeprowadzony dla RMF FM i dziennika Gazety Prawnej. Poproszono tam o odniesienie się do takiego stwierdzenia. Powołana przez Sejm komisja do spraw zbadania wpływów rosyjskich na polską politykę w okresie 2007-2022 powinna zacząć działać. No i odpowiedź: zdecydowanie się nie zgadzam, wybrało ponad 47% badanych, prawie 6% raczej się nie zgadzam, czyli większość jednak tutaj respondentów nie chciałaby, aby ta komisja zaczęła działać. Panie przewodniczący, jak to jest z tą komisją? Dlaczego ona wywołuje takie kontrowersje i wśród opozycji w Polsce i w Parlamencie Europejskim? Były kontrowersje, ponieważ uderz w stół, no, że się odezwał jednak szereg polityków i formacji politycznych w Polsce. Doskonale wie, że rządziło w czasach, kiedy Rosja wchodziła do Polski jak nóż w masło. Zarówno gdy chodzi o próby przejmowania strategicznych polskich zakładów, jak chociażby azotowych. Myślę tutaj o panu Moshe Kantorze, jednocześnie prezes Związku Żydów w Rosji, ale przede wszystkim rosyjskim oligarsze. Natomiast również w wymiarze stricte politycznym, dyplomatycznym. Więc rzeczywiście no, pamiętam wypowiedzi ministrów, właśnie nie powiem o premierze Tusku specjalnie, ale ministrów w rządzie premiera Tuska, którzy domagali się z trybuny sejmowej, żeby znieść sankcje Unii Europejskiej nałożone na Rosję po zaborze Krymu. Ministrów rządu Tuska, podkreślam, tak? Panie przewodniczący, a dlaczego ta komisja ma powstać teraz, a nie powstała wcześniej? No, przede wszystkim odwlekanie tego, bo są wybory, no to zwracam uwagę, że my wchodzimy teraz w cykl czterech wyborów, uwaga, czterech wyborów, bo w październiku wybory parlamentarne, wiosną wybory samorządowe, lokalne, w czerwcu wybory do Parlamentu Europejskiego, a wiosną 2025 wybory prezydenckie. Więc jeżeli to ma być powód czy pretekst, żeby pójść w wybory, to mamy tą komisję z głowy na kolejne dwa lata, przynajmniej o to chodzi. Natomiast ja bym wolał, zawsze staram się porównywać tą sytuację w Polsce z sytuacją w innych krajach w Unii Europejskiej, bo to pokazuje no jednak chyba szerzej to, co się dzieje. No, zwracam uwagę, że przecież we Francji identyczna komisja z Gromadzeniem Narodowym przygotowała 200-stronicowy raport i uwaga, tam jednym z głównych oskarżonych stał się były premier Francji François Fillon, ale nie z formacji pana posła Marka Balta, tylko z formacji Europejskiej Partii Ludowej, z Republikanów Francuskich, która jest częścią Europejskiej Partii Ludowej, a więc częścią rodziny politycznej Platformy PSL-u. I czy to była jakaś reakcja w Parlamencie Europejskim? Żadnej. Nikt nie powiedział, jak można atakować byłego premiera Francji. To teraz odniesienie ze strony pana europosła Marka Balta na koniec tej części naszego programu. Szanowni Państwo, uważam, że ta komisja powinna działać i ona nie powinna być tworzona stricte przeciwko komuś, tylko w sprawie wyjaśnienia wpływów. I uważam, że ona powinna powstać. Uważam, że PiS popełnił błędy na etapie tworzenia tej komisji. Gdyby zachował ostrożność i tą komisję stworzył jako komisję niezależną, która ma zbadać te wpływy, to nikt by się nie zająknął. Ale skoro politycy Prawa i Sprawiedliwości kilkukrotnie mówili, że
to jest przeciwko Tuskowi, no to po prostu dzisiaj jest taki efekt, jaki jest. A jeśli chodzi o te wpływy w tych, jeszcze w ogóle najpierw, że ponad 50% Polaków jest przeciwko tej komisji, a pan poseł powiedział, uderz stół, niech nożyce się odezwą. No to takie trochę dziwne porównanie, bo to by znaczyło, że ponad połowa Polaków jest umaczana we wpływy rosyjskie. Ja bym tu nie chciał w ten sposób tego rozumieć. I uważam, że tu pan poseł nie chciał w ten sposób powiedzieć. Myślę, że to raczej było o reakcję polityków chodziło, tak jest. Jasne. A jeśli chodzi o wpływy w tych zakładach azotowych, króciutko, panie europośle, rosyjskich, oczywiście te wpływy trzeba blokować. Dobrze, że te środki, aktywa pana Kantora zostały zamrożone. Ja tylko chciałbym się zapytać, czemu polski rząd próbuje doprowadzić do tego, że ktoś wykupi jego aktywa i odda mu pieniądze. To za moment do tego odniesie się pan europoseł Ryszard Czarnecki. W Polsce zamrożone i przekazane na odbudowę Ukrainy. Stawiamy, czy one zostaną, panowie, przekazane panu może Kantorowi, bo być może jakiś kraj na to naciska, na polski rząd, żeby tutaj, panowie, uwolnić aktywa stawiamy pana przecinek, Kantora, jeżeli chodzi o naszą rozmowę. Za moment do niej wrócimy na antenie telewizji w Polsce.pl.